Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Game of Final Fantasy 4 DS. Nie wiem czemu, ale mój pad chce mi odmawiać współpracy. No okej, okay, cofam to co mówiłem, już działa tak jak należy. I całe szczęście. Teraz czy dobrze pamiętam co mnie tu czeka? Witajcie w wieży Zod. Miło mi wam potowarzyszyć. Jesteśmy siostrami Maguskami, służymy Barbarisi, władczyni wiatrów. Jestem Sandy. Cindy. Mindy! Boże. One za każdym razem są takie, że jedna jest mała, jedna jest gruba, jedna jest wysoka. Gdziekolwiek by nie wystąpiły. Obawiam się, że wasza wędrówka dobiega końca. Bierzemy ten kryształ. Po moim trupie! I pozwolimy wam zasmakować naszego ataku Delta, by upewnić się, że nie zobaczycie swojej kochanej Rozy. Oho, jak już mówiłem, po moim trupie. Dobra. No to jest. Gdzie jest mój szarżer? Super. To właśnie rzuciłem piątek. Ale to wciąż boli! Zaczynam się bać. Tylko nie wiem, czy jest czego. Chyba będzie czego. Jesus! Gdzie jest moje szale, kiedy jest potrzebne? Jasne, jeszcze się le... To diabła. Silence. Na nim można narzucić silence. Jest to sprawdzone. Nie ma za tego nadużywać. Tak często jak to tylko fizycznie może. Nie one mają tur! Ja wiem, że co wersje, ale... Obłaga mnie na siebie. No, jasne! Weszło? Weszło. Okej. Jeszcze tylko... silence na tą małą jestem ustawiony. Au moje HP. Jak już mówiłem, au moje HP. No, jesteśmy ustawieni. Lubię to, że w tej grze można nadużywać momentami efektów statusowych. Nie to, co w większości innej dzieje. Mamy bossa, to na 99% są odporne na tutaj wszystkie efekty statusowe. A tutaj przynajmniej można sobie na nie pozwolić. To mnie naprawdę cieszy. Poison shit? Mogłem przyznać, że od jednej z nich można wyłucić te manę. Od której Sandy bodajże. Au. Au. No już to tak szkoda, że jesteś uszczona. Jak mi przykro. No widzicie? Działa! Chociaż raz osmos zadziałało w tej grze. Boże, co to za święto. Nie wierzę to, co widzę. Naprawdę. Ten park nie odmawia współpracy, momencik. Muszę coś z tym zrobić. Czekajcie. Czy działa? Oczywiście, że nie. Uwielbiam to. Okej, w ten.
takim razie jestem zmuszony korzystania chwilowych krewetów. Nie wnoszę tego, ale... Jak mus, to mus, I guess. No cóż. Ten napadę przyczyny doganiamy wszystko napadzie. A tu nagle... Pat przestaje współpracować ze mną. Najgorsze jest to, że nawet nie mam pojęcia dlaczego. Au! Akuraka. Jeszcze jedno, te pokusy. I mogę... Wydaje mi się, że mogę ją robić. Zrobię mi efektu silence w tej grze, w tej walce. Jest taki użyteczny. Chociaż raz! Gdyby jeszcze... Jezu. Bo sobie mieli trochę mniej HP, to może by nawet uznał, że to jest w miarę przyjemne. To jeszcze tylko je zabić w jakiś sposób cudowny. Falcon Kick! Yes! No tak. Na co innego jej czułem. Zlituj się. Iść przestań się leczyć. Głupia. Żdziro. A się okaże, że wszystkich innych zabiję szybciej. Tak, one niby wykonują ten swój DLC, ale tak dobrze powiedziane, niby. Mogę... W jakiś sposób one mówią, skoro są uciszone? Szutki, jak zwykle. No chyba refet mi się skończy. Chwilę, że i refet się w tej grze kończy, to znaczy, że Silent też będę później się skończył. To ja może się jednak pośpieszę trochę z tą walką, dziękuję. Okej, to już mam spokój. Skoro jedyna, która mogła mi coś zrobić, już nie żyje. To chyba nie muszę się przejmować niczym innym. Jak naprawdę w tej chwili to jest kwestia tylko tego, żeby je dobić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Długo już z nimi nie walczyłem siłą rzeczy. Bo fajne model 4D przechodziłem szmat czasu. Nie będę was okłamywał, że jest inaczej. A ta mała dzira jeszcze żyje. No widzę to. Powiedziałem, ta mała dzira jeszcze żyje. Never mind. A o, trochę mi się zrobiło. Poziomu zresztą też. Ui. A masko, maguski mamy już z głowy. Pieguski. Nie! Jak nasz atak Delta mógł zawieść? Ach, już po nas. Ej. Pa. Nie będę tęsknił. A masko, jeden problem mam z głowy. To ja się kulturalnie cofnę. Wiecie, tutaj jest taki bardzo ładny save point. O Boże, Boże. O.
Dobrze. Save data! Wee. Czyli to teraz idziemy dostojnym krokiem, tak? No dobra, nie. Boink. O, Jesus. No, spójrzcie, kogo ja widzę. Chcę coś sprawdzić. Dobra. Okej, czy ja nie mam żadnych augmentów, które mi są niepotrzebne. To też nie mam. Klasta chociażby. Albo autoporsche potem. Tak. Ja wiem, co ja robię, uwierzcie mi. Cześć, Gobes. Kopala, żeśmy się nie widzieli. Zdumiewające. Golbez! Gdzie jest Roza? Najpierw kryształ. Roza jest bezpieczna. Tak jak nigdy. Teraz oddaj mi kryształ. Dobra. Jak obiecałem. Trzymam cię za słowo. Trzymaj za słowo. Włóczyńce. Wypuść Rozę. Rozę? A któż to jest? Co? On się z nas naigrywał! Your words are empty... Twoje słowa są tak zakrzywione jak twa dusza. Nie mam z tobą żadnych spraw, starczy. Tak? Ale ja mam z tobą! Sprawy ojca zamordowanej córki! To nie jest bezpieczne teraz. Powinieneś o tym doskonale wiedzieć. Ale co ja się znam? To. Słaby starcze. Nie przejmujesz się? Co ty chcesz mi zrobić? Spamować. Wszystkim co mam. Dosłownie. Nasze czas na meteor. Mogłem przysiąc, że nie powinieneś go używać. Nie, Telach, nie możesz! I ktoś mu przemówi do sądu? To on ciebie zniszczy! Aha. Niech i tak będzie. O, o, o! Niech moje życie wypełni czarkę, zakończy jego! Oh! God damn! Niemożliwe! Czekajcie. Chwilę. Chwileczkę! To zadziałało? Kwestionuję to. Ty... skąd ty znasz meteor? Nieważne. Ważne, że już nie żyję przez niego. Telach! Tak czy siak, kryształ Ziemi jest mój. Chodź, Kane. O! A więc... wpływ tego starca... przerwa moją więź z tobą. Nieważne. Twój cel i tak już został wypełniony. Nie myśl sobie, że ta zrada zostanie wybaczona. Nie uciekniesz tym razem, Golbez! Testujesz moją cierpliwość. Czemu powstrzymujesz rękę? Jesteś... ty... ale jak? Skończymy to innym razem. Cecilu! Wszystko w porządku? Tak, ze mną tak, ale Tela... Bo...
Mówisz mu, nie używaj metoda. Myśląc, że mogłem go pokonać. Nie powinieneś gadać. Zbrodziłem to na siebie. Pozwalając, żeby nienawiść mnie zeżarła. Proszę, pomścijcie Anne. Tela! Nie! No dalej! Otwórz oczy, głupcze! O, Tela. Odpocznij więc ze swoją córką. Tela, pomścimy twoją śmierć i Anny. Obiecuję. Augmenty! Tak jakby się ktoś pytał, dlaczego dawałem augmenty Telachowi. Musimy mu dać przynajmniej dwa, żeby otrzymać wszystkie, które on nam może zostawić po tym, jak odejdzie z naszej drużyny. I każdy z nich daje nam umiejętność, która została wcześniej wymieniona. Recall działa dokładnie tak jak Recall Telacha, czyli pozwala nam przypomnieć sobie jakiś czar, który on miał. Fast Talker pozwala nam szybciej rzucać czary. Last Stand natomiast, o ile dobrze pamiętam, zwiększa obronę o 50%, jeżeli mamy HP krytyczne. Okej, skoro to już mamy ze sobą. Kane, wstawaj. Kane! Kane! Patrz, jak nagle cień się pojawił w innym miejscu. Cecil! Wybacz mi. Co ja narobiłem? Golbez przejął kontrolę nad twoim umysłem. Nic z tego, co zrobiłeś, było z twojej winy. Ale zdawałem sobie z tego sprawę. Roza, ona... Ja... Roza! Gdzie ona jest? Na górze! Szybko, nie mam czasu! Okej. Okay. Cecil! Tak a propos. Dzięki Bogu. Roza. Wiedziałam, że po mnie przyjdziesz. Takie kliszowe. Zdałem sobie sprawę, kiedy opuściłaś mnie. Roza, ja... O, Cecil. O, to takie romantyczne. Dzięki Bogu. Naprawdę teraz gorącej się tu dzieje. Kane? Jest już sobą. Chyba. Że o czymś nie wiem. Wybacz mi, Roza. Nie wszystko z tego, co zrobiłem, było spowodowane czarem Golbeza. Po prostu chciałem zatrzymać cię przy sobie. Kane. Może dołączysz do nas, Kane? Roza, Cecil, proszę, przyjmijcie moje najszczersze przeprosiny. Nie, no spoko. Ej, nie ma na to czasu. Musimy się z tym wydostać. Kane, chodźmy. Cecilu. Pomóż nam walczyć z Golbezem, czy nie? Potrzebujemy twojej pomocy bardziej niż kiedykolwiek. Zdecydowanie. Dzięki ci, Cecilu. Tobie również, Roza. Jej! Roza i Kane dołączyli do naszej drużyny. Teraz tylko jeszcze jakoś sensownie ustawić tą drużynę. A, Boże, Boże, Boże. W sumie... Z tego, co się orientuję, to jest najbardziej sensowne ustawienie tej drużyny, jakie mogę sobie wyobrazić. Kane skacząc ignoruje to, że stoi w tylnym rzędzie, więc... To się tego sprowadza. Czy mogę założyć jej coś lepszego? Hedna się nie opłaca. To też nie. I to też nie. Okej. Okay. A co z Kane'em? To też nie można mu dawać miecza, ale się nie opłaca. O, no jasne. Okej, okay, czyli nic lepszego mu nie znajdziemy. Tyle mi wystarczy wiedzieć. To teraz jeszcze tylko się stąd wydał.
Wygląda to, że was lekceważyłam. Nie myślałam, że będzie się na tyle silni, aby zranić Lorda Gulbeza. Oh, really? Barbarysia. Jeden z arcybiesów Gulbeza. Tym razem wygląda jakoś po ludzku, że tak to ujmę. Kane, ale znowu zdradziłeś. W dodatku mając taką siłę, cóż za strata. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. Nikogo nie zdradziłem, Barbarysio. Wróciłem do zdrowych zmysłów. No i stałeś się arogancki, ha? Powinnam zabić ciebie, za kiedy miałem taką okazję. Ale teraz nie ma z nami już tego czarodzieja, a razem z nim meteoru. Pozwólcie, że naprawię swoje błędy. Ależ proszę, spróbuj. Nie tylko ty możesz ujeżdżać wiatr, Barbarysio. Bo jedna walka z posem w ciągu jednego odcinka to za mało, tak żeby nie było. I oto Barbarysia. Trzeci z biesów żywiołów. O cholera! Game skacz! Oni mi tak na coś. Ledwo co zdąży... do diabła. I teraz nie pamiętam, na jaki żywioł ona jest podatna. Wydaje mi się, że na... żywioł o... elektryczności. Czy mam rację, zaraz się okaże. Błagam, ona nie zdąży użyć swojego ataku. Właśnie, wiedziałem, że o czym zapomnę. O do diabła! Moje HP! No, wait. Never mind. Nic nie mówiłem. Gdzie jest mój slow? Pamiętajcie, slow działa na każdego bossa i tego się trzymajmy. A w międzyczasie się zbafujemy na potęgę, aby tylko to móc spokojnie wygrać. No dobra. A przede wszystkim Kane cały czas będzie siedział na posterunku. A zresztą nie stracę. Ach, te potężne obrażenia, Jezu Chryste. Chodź, czym tu się... Jezu! Nie o to! Fuck. Tym się zmieniało. Okej, tam. Roza. Czy możesz coś jeszcze zrobić, aby nam pomóc? Faktycznie. Nie masz hejs, prawda? Oczywiście, że nie ma. Fokus. Okej, atakuj. Atakuj. Ej. Gdzie się broń? Kane jest gotowy w każdej chwili do skoku. Powiedziałem, Kane jest gotowy w każdej chwili do skoku. Jej! Poison wszedł. Miło. O Boże. Kane jest gotowy w każdej chwili do skoku. Czy ona używa jakichkolwiek ataków poza przejściem w tornado? Co mam to? Au. Do diabła! Już nigdy nic takiego nie mówię. Rozumiem. Przyjąłem to do wiadomości. Cii. Ty też masz moją drużynę. Au! To uleczyło zdecydowanie za mało. Au! Au! Najgorsze jest to, że Roza nie ma kuraki w tej chwili. Ja się może jednak podleczę. Zanim zrobię cokolwiek następnego. No, Kane skarży. No się śmiał, gdyby tu ciśna ją zabijała w momencie, kiedy przychodzi ten na dół. W ogóle, czy ona jeździ we własnych włosach? I swear, jak to wygląda. Znaczy, w sensie... Tak ja bym się miał odnosić do tego, że ujeżdżę wiatr. Boże, Boże, Boże. Fokus, Roza, Cura. Silk, atakuj. Cecil Cura. Mogę nie językować. Po prostu widziałem, co ten Lightning ze mną robi. I to boli. Ogólnie Barbarysio uznaje za jednego z prostszych, bo spoiler wiadomo. Oczywiście wiadomo, o ile wiemy, co trzeba robić. O, to chciałem powiedzieć. Au. Dobra, atak. Czek.
Okej, okay, atak, fokus. Wiedziałem, że to się źle skończy. A, Kane tego nie... O, szlak! Nie mam Kane'a! Jeżeli ona teraz wejdzie w dolna. Nie. To się źle skończy. A, ile?! Lidujcie się. Phoenix up. Dobra, przede wszystkim. Dobra. Było już tak pięknie, no. No przede wszystkim nie zdecydowałem się bawić rozy. No super. Dobra, jeszcze jedną opcję pokusa. Ty rzucasz szel na wszystkich. Ty wszystkich leczysz. Ty się bronisz. A ty nic nie robisz. Au, op. To już obejrzał. Czy on naprawdę cucizna zabi... Okej, spodziewałem się wszystkiego, ale nie tego. No ze wszystkich możliwości, żeby... Takiego biesa zabiła zwykła cucizna. Ej, dostałem dwa poziomy. Cieszy mnie to. Strajco! Może i mnie pokonałeś, ale... Jeszcze ostatni z naszej czwórki pozostał. Lubię wyzwania. Nie żeby się mieli opuścić tą wieżę, żeby go kiedykolwiek spotkać. Wieża się odpada. You don't say! Nie pozostawiła na drugiej ucieczki. O, nie podoba mi się to. Wszyscy zbierzcie się wokół mnie. A? Teleport! Jesteśmy w... twojej sypialni, Baron. No cóż, powinno być tutaj w miarę bezpiecznie, skoro nie ma już tego podszywacza się. Cecilu, jest coś, o czym musisz wiedzieć. O co chodzi? Chodzi o pozostałe kryształy. Zresztą myślimy o pozostałe? Kane, straciliśmy kryształ ziemi. Golbez ma je wszystkie. Nie, ma cztery. Czyli wszystkie! Chyba, że masz na myśli to, że jest ich więcej. W sumie, ja myślałem to ze sobą i słyszałem opowieści o innych. Mówisz o mrocznych kryształach. Oczywiście. Te cztery kryształy z tego świata są kryształami światła. A dla każdego światła jest też cień, który ono rzuca. A więc kryształy ciemności są prawdziwe? Zaiste. Golbez ma w tej chwili tylko połowę kryształów. A nawet jeżeli opowieści są prawdziwe, jak mamy je znaleźć? Cóż, oczywiście, że nam by się to nie udało. Jednak Golbez już to zrobił. Nawet musimy się do nich dostać, zanim on to zrobi. Gdzie one są? Tam, gdzie nazwa wskazuje. W głębokich mrokach podziemi. Podziemi? Jak mam się tam dostać? Przekopać się? Spokojnie, jeszcze nie skończyłem. Powiedział, że kiedy wszystkie kryształy się zbiorą, droga na księżyc zostanie otwarta. Droga na księżyc? To nie ma sensu. Rozumiem to nie bardziej niż ty, ale powiedział, że to był klucz. Kamień magma. Kamień. Jest miejsce, gdzie musi zostać złożony w wieży. I jeżeli to zostanie uczynione, zostanie otwarta droga do podziemia. Miejsce? Ale gdzie? Tyle... nie wiem. Cóż, o co się martwić? Mamy Enterprise. Możemy oblecić cały świat w mgnieniu oka. Sid, Enterprise został w wieży Zod. Myślisz, że się rozleniwił, eh? Mówię ci przecież, nie? Enterprise jest
ponad wszelkie inne stawki. Odleciała nią do balon za pomocą zdalnego sterowania. Zabijcie mnie. W takim razie, ale nasz kierunek jest już raczej obrany. Co my byśmy będziemy zrobili z Fizz? No i też nie wiem. Cóż, ruszamy o świcie. Nic tak nam nie pomoże znaleźć wejście do podziemi jak porządny odpoczynek. Ale dlaczego Golbez się powstrzymał? Coś się stało? Nie. Powinniśmy odpocząć. Przewidziało mi się coś. Odwielka filozofia. Chodzi. O, przez ten się wchodzi. Wybacz się. Ja tak mnie chyba na ostatni czas nie wiem nawet dlaczego. Jestem zdrowy, ale to wcale nie pomaga. W zamku balon póki co... Chyba... Nie mamy nic do roboty. Póki co. Dobrze myślę. No i cóż. Enterprise tutaj stoi i czeka oczywiście. Rozliczony jak zawsze. Bo szanowny mnie. Ja się nigdy nie doczekam, żeby przestał być zliczony. I widzimy się w pewnym odcinku z serii zagrajmy Final Fantasy 4DS, kiedy to obejdziemy pół świata w poszukiwaniu czegoś, co może nam pozwolić się dostać do podziemia. Do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!